prydze. Przynajmniej tego, bo ten jest robaczywy. Rzesiu, pomachaj. Dzień dobry. Dzień dobry, więc drodzy Państwo, siema tu Pydza wraz z Grzesiem na wspólnym grzybobraniu. Obskoczymy najpierw ten las. Zobaczymy, czy są rydze, jakieś prawuski, kurki. I na razie po ciemku szukamy. I mam kilka kurek, parę rydzy, ale docelowo pojedziemy w inne miejsce. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Na tą chwilę jest godzina 7:08, sobota 14 października 2023. I w ten październikowy dzionek nakręcimy dla Was jakiś materiał. A co będzie, jak zwykle na moich filmach, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Ładne. To są te smaczne rydze. Drodzy Państwo, no ale widzicie, niewiele pojedyncze sztuki. Myślałem, że więcej tego jest. Tak, mówię, pojedyncze sztuki. Pojedyncze sztuki. Ale raz jeszcze powiem, to są smaczne rydze z tego lasu i z tego miejsca. Mam borowika pierwszego, taki ogryzek, ale jest. Baterie idą jak woda, zdrowy. Będziemy musieli zmienić las. Dokładnie. No i kilka rydzy, które pójdą na blachę. Dokładnie. Na blachę. Słychać samochód jak jedzie blisko wyjścia z lasu. Zbieramy. No i parę kurek. Kilka rydzyków, jeden do obkrojenia. No i jeden prawusek. Na razie. No ale nie, wychodzimy zaraz stąd. I spróbujemy trafić w jakieś inne miejsce w innym lesie. A co będzie, zobaczycie, więc zostańcie, drodzy Państwo, z nami. W tamtym roku tutaj nazbierałem rydzy, a w tym roku cieniutko, pojedyncze sztuki, to sporadycznie. I tu kurka, jedna malutka. Zobaczcie, kurka. Więc tak, żeby z grzybów mieszanych jakiś sosik zrobić, i będzie pychotka. A teraz pozbieram te kurki, które rosną, pojedyncze sztuki. Nie ominę. Dokładnie. Zobaczcie, fajnie rosną. Podniesiemy krzak. I zbieramy to, co rośnie. Pokaż, Jasiu, co masz. Ja mam tyle i borowika jednego. Więc zmieniamy, drodzy Państwo, las, bo tutaj nic już nie trafimy. Co to jest? Nic już tu nie trafimy. Nie, to nie opieńki. Więc zmieniamy las, idziemy zerwać sobie trochę kani, tak aby mieć do smażenia. Uchyl drzwi. No już uchylone są tutaj, mogę zamknąć. To zamknij. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 kani. 11? 11 sztuk. No. Drodzy Państwo, zobaczcie.
I oczywiście Sylwek je zobaczył. Tak, oczywiście. Że żartuję, Grzesiu z tej strony i tyle kań do zebrania. Akurat takie fajne. A ja posiedzę trochę w samochodzie. A i ty zaraz... mówisz do mnie tak. Jedź, nie patrz, tak. No. Jedź, no jedź, nie patrz. Tak. Jedź, Grzesiu, nie patrz. A to tyle dobroci. Pójdziemy trochę tędy. Ale nie widzę żadnych kań. Grzesiu tylko co trafił przy drodze. Tam 11 czy ileś tych sztuk. No ja na razie nic nie mam. Przejdziemy i zobaczymy, czy rosną przy lesie, w trawach. Tu ma podgrzybka, podgrzybek, no. Więc dał mi go, a ja zrobię sosik sobie, drodzy Państwo, z grzybów. Jest drugi? To bierz, a ja od razu sprawdzam. Okej. Okej. No to bierz, bierz. Będzie bardzo dobry sos z grzybków mieszanych. A jesteśmy w innym lesie teraz i zobaczymy, co tutaj rośnie. To właśnie nadaje, ogólnie zobacz. Daj. Ja od razu sprawdzam, po co mam nosić. No tak, tylko sprawdzę. Dobry. Dobry. Okej. I zrobię sobie sosiku. Kurki, maślaki. Będzie sosik z grzybów mieszanych. Pychotka. Dosłownie. Mamy podgrzybka i ja mam. Podgrzybki. Ale wśród podgrzybków może być gdzieś prawdziwek. No i czuję, że trafimy. Trafimy. Prawuska, ja czuję. Przynajmniej jak nie ja, to Grzesiu jakiegoś trafi. Więc zostańcie z nami z scyzorykami, bo zapowiada się fajnie. Przynajmniej w tym lesie. O, znów podgrzybki dwa. Może nie wyglądają apetycznie, ale tam jeszcze, ale w sosie to nie przeszkadza. Tylko tyle, żeby były zdrowe. Robaczywy. Od razu sprawdzam. Ten się nada. Ok. Dwa kawałeczki i tak będą cięte. I tu jest kolejny. Zdrowy. Ok, idziemy dalej. Jak to się mówi, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Prawusek był, ale zobaczcie, jaki zmęczony. Tu drugi. Prawdziwka. Ale obżarty tutaj, leży tam, wywrócony. Koślawego? Gdzie? No, jest. Ale jest borowik, no. Możesz go sobie wziąć. Już, już, dziękuję. Będzie sosik mieszany. Oczywiście Grzesia borowik zdrowy. Tam gdzieś dalej słychać maszyny, chyba wycinka jakaś czy coś, zbierają drzewo przy sobocie. No my zbieramy, koszyk się pomału napełnia ogryzkami, które przeznaczymy na sosik. Trafić kanie, tak aby sobie usmażyć i będzie bajecznie. Nie inaczej, bajecznie. Grzesiu trafił borowika. Już taki przyzwoity. Miejmy nadzieję, że będzie fajny. No. No zobaczysz, nie? Wykręć go, zobaczymy, nie? Już taki fajniejszy. No, taki wiesz, przy ślimaki zjedzone, ale one zdrowe są, Grzesiu. Ten jest elegancki. No.
Zdrowiutki. No, zdrowiutki jest. Zobaczcie, drodzy Państwo. Piękny. Szac, już wkładaj. Dla cioci. Pierwszy. Dla cioci. Nie, dobrze. Dla rzeźnika to będzie. Nie, idziemy, zbieramy. Dla pyzy. Dla pyzy. No, dziękuję ci. To wreszcie. Na sosik. Ja tylko smażę. Grzesiek dzisiaj tylko smaży. Smaży im słoiki. I słoiki. U Grzesia dzisiaj smażone w słoiki, a u mnie, jak zwykle, sosik. Zobaczcie zresztą, drodzy, sami, co z ostatniego sosiku, co byliśmy z koleżanką, z Grzesia siostrą cioteczną, z Monią, z Moniką, którą serdecznie pozdrawiam. Pozdrowionka, Monia. No i taki sosik, który zrobiłem z tego grzybobrania. Zobaczcie, pychota. Do krokietów, czy do ziemniaczków, do drugiego dania, taki sosik jest. Pychota z grzybków mieszanych. Smacznego. Przez 2-3 dni go jadłem do obiadku. Zobaczcie sami. I tak to mniej więcej wygląda, taki sosik. Więc to samo chcę powtórzyć, tylko oczywiście dojdzie smak podgrzybka. Bo ostatnio nie było podgrzybków, a podgrzybki w sosiku są pyszne. Dosłownie, pychotka. Z Grzesiu mówi, że jest prawdziwy, stary, bo stary, ale jest. Ja tak samo mam. No ale zobaczcie, z tego nic nie będzie. Z tego nic nie będzie. No przejdziemy tym rowem. Ty z jednej strony, a z drugiej. I zobaczymy, czy nie ma ich więcej. No zbieramy, co leci. No, taki mamy słaby rok na grzyby. W tych miejscach, co zbieramy, no co zrobić. Nie zawsze jest pięknie, ładnie, kolorowo, jakbyśmy chcieli. No ale wypad z koleżką na grzyby. Idealny. Obcowanie z naturą. Odpoczynek. No i szukanie nowych miejscówek na zbieranie grzybków. Dobrze. Więc śmigamy dalej i jest bajecznie. Maślaczek. Oczywiście fruit do koszyka. Szkoda, że tylko jeden. I nic poza tym. Przynajmniej powinno ich stać trochę, tak aby w jednym miejscu na zbieranie. Tak wszystko pojedyncze sztuki. Takie niedobitki wszędzie. Miejmy nadzieję, że
tkani znajdziemy. Więc idziemy w to miejsce, gdzie rosną kanie. Są i pierwsze kanie. Dwie, bo dwie, ale są, ale mokro. Więc szukamy więcej. I miejmy nadzieję, że tu zaraz w brzozach natrafię na więcej stojących grzybków. Więc trzymajcie za mnie kciuki i ciekawe, czy będę miał dzisiaj smażone kanie. Nie ma nic. Nie ma nic. Może ktoś mnie ubiegł, ale tu nic nie ma. Dokładnie. Nic tu nie ma. Przejdziemy trochę w prawaśkę i zobaczymy. Ale tu ich nie ma. Więc pójdziemy zaraz za siebie w tamtą stronę i może jakieś pojedyncze sztuki będą. Z tym, że nie na pewno drodzwicowi. Ale spacer po lesie może kanie się przyniesie. Pięknie rosnące muchomory. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo. Ale wśród muchomorków nic nie widzę, nic, żadnego kozaczka, żadnej kani, nic. Więc chyba ktoś tędy buszował, bo grzyby przewrócone, chyba że zwierzęta przechodziły, trąciły, ale pięknie muchomorków w tym miejscu. Tu nic. No i takie ogryski. Grzyby mieszane do sosu. Okej, okej. Idziemy szukać Grzesia. Idziemy w gęstszy las. Bo tutaj jednak nic nie rośnie. No ale ładne. Pokaż, no, ty tam szłeś. Tak? No ładne. Dwa piękne borowiki. Dobrze. Zawijamy się i jedziemy znów. Tą trawą, to szłączą trawą i tak. Znów idę w las. I w tej trawie były? Były pod sosenką. A, pod sosenką. To są borowiki. No, pod sosenką borowiki. Myślałem, że to jest. Tak? Więc idziemy, zmieniamy las. Drodzy Państwo, i tak będziemy zmieniać lasy. Tak, aby. Las możemy się stanąć. No, ale w jednym miejscu. Las. W trzecim miejscu, godzina 9:48. Zobaczcie, ile czasu my straciliśmy na przejazdach, ale wszystko po drodze w stronę Kielc obskakujemy, tak aby coś nazbierać. Zobaczcie, jakie ogryski. Nie ma grzybów w tych miejscach, co jesteśmy. Tak mówię, trzeci las i teraz Grzesiu idzie łąką, szukając kań, a ja trochę głębiej w las. I też w lesie chcę znaleźć jakieś sowy. Więc drodzy Państwo, widzicie, trzeci las na jednym grzybobraniu. I nic, dosłownie nic. Ani maślaka, ani prawoska, ani czubajki, kani. Nic. Więc trzeci las, można powiedzieć nawet czwarty. Praktycznie na razie nic. No ale pochodzimy trochę. I już stąd będziemy jechać na Kielce. Ale lipa. Lipa. W tych innych miejscach niż na co dzień zbieramy. No ale chociaż wiemy, że już tu nie warto przyjeżdżać w tym sezonie. Dosłownie. Więc przejdę jeszcze trochę. A Grzesiu coś tam na łące zrywa, zbiera, tnie. Jakieś tam nieduże, mało rozwinięte kanie. A ja nic. Buszuję i w górę, i w dół, i z dołu, i znów pod górę. I tak naokoło i nic, nic, nic nie napotkałem.
tak aby wsadzić do koszyka. Więc zejdę na dół i pochodzę tam po krzakach. Może tam jakąś kanie sowę uda się trafić. Dosłownie, może tam coś uda się trafić, więc schodzę w dół i już tam do końca pochodzę przy samochodzie. Wychodzę, Grzesiu też wraca, mówi, że koło 30 ma kań. Wszystko z pola, ja przeszłem lasem i nic. Więc tak to bywa, widzicie, kanie na polu, innych grzybów w trzecim lesie nie ma. I tak to mniej więcej leciało, więc zaraz wam pokażę, co Grzesiu zbierał i będziemy kończyć ten dzisiejszy sobotni wypad z grzybobrania wspólnego z Grzesiem. Więc zostańcie jeszcze na końcówkę z nami, z scyzorykami i sami zobaczycie, co i jak. A Grzesiu zbiera kanie, idąc sobie polem. Pole, dzikie pole, ale ja mam plon. Dokładnie, Grzesiu idąc polem zbiera kanie. A jakie, zaraz zobaczycie. Widzę, zbieraj. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Więc zobaczymy, co Grzesiu nazbierał. I zakończymy tą dzisiejszą imprezę. Całe wiadro. Dawaj, chodź, pokaż. Starczy ci, byku. No, debesiak jesteś. Nawet widzowie to przyznają, że Grzesiu, debesiak. Dziękuję. Debesiak. Więc pokaż. Drodzy Państwo, zobaczcie. I to z pola. Całe wiadro kani. A ja nic. To nieźle ci poszło. Nieźle, tylko kontuzja. Zgubiłem podeszwę. I tak jak na moich filmach, drodzy Państwo, wygląda, jest taki temat, że poszedł na grzyby w butach, a wrócił na bosaka. Więc wkładkę gdzieś tam zgubiłem. Na dnie wracał się. Nie ma co butów reperować, naprawiać. Wyrzucę je do kosza, tylko ściągnę sznurówki. Więc Grzesiu, no jak? Lipa. Jak? Udane. Ale wiesz, kanie, ale tyle co my trzy lasy, nie? Tak to słabo, no. Tak to ogólnie słabo. Może znalazłem prawdziwki ładne. Prawdziwki ładne, tak. Dużo kani. No jesteś debesiak. Więc drodzy widzowie, leciało tak, pokazałem na filmie. Słoiczki. Dla Grzesia, ja jakieś tam od Grzesia dostanę dwie kanie i pokażę wam co i jak. Grzesiu mi da z dwie, trzy nogi. Te nogi po prostu upiekę na patelni. Zobaczycie jak i spróbuję w końcu, bo Grzesiu mówi, że są pyszne. I to nie jest lipa. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć! Więc drodzy widzowie, takie grzybobranie, że aż czaszka puchnie. Dosłownie, aż czaszka puchnie. Takie grzybobranie.
zostały mi nóżki, które pokroiłem w paseczki, jajko, które zostało, i teraz obtoczymy w bułce. I to pójdzie na patelnię. Więc zobaczę z ciekawości, jak to smakuje, tak żeby Grzesiu do mnie pretensji znów nie miał, bo zawsze pyta się, czy próbowałem te nogi, a ja mówię, że wyrzuciłem tego i znów był zły, więc chcę mu zrobić tą przyjemność i skosztować i zobaczyć naprawdę, jak to smakuje. Więc pomalutku to obtoczę, bo w jednej ręce to jest nie robota, i będziemy smażyć. Zaraz to poukładam na patelni, tak aby było równiutko. I zobaczymy, jak to smakuje. Czy jak frytki, bo te kanie wyglądają wspaniale. Zaraz je będę kosztował. A nóżki teraz obsmażę i powiem wam, jak smakują. Nogi wyglądają fajnie. Drodzy Państwo. Wygląda to fajnie, pachnie ładnie i wygląda naprawdę apetycznie. A jak będzie smakować, zaraz się dowiecie, jak skończę je smażyć. Nogi z kań wyglądają fajnie, niczym frytki lub jakieś fileciki z małych rybek, ze szprotek, nie wiem z czego, ale wygląda to superowo. Apetycznie, a jak będzie smakować, zaraz zobaczymy sami. Dokładnie. Zobaczymy zaraz sami. Tak, żeby tłuszczu nie było za dużo. Nabierzemy nasze odtuścimy. Więc, drodzy Państwo, wygląda to tak bardzo apetycznie i na pewno smakuje. Kani smak, zapach znam, a teraz nóżki z kań, które piekłem. Pychota. Drodzy Państwo, bardzo pyszne są. Nigdy nie jadłem nóg z kań. Grzesiu mi tak cały czas truł, żebym spróbował, nie pożałuję. I to jest racja. Drodzy Państwo, pyszne nogi z kań. Dosoliłem i to jest pychota. Pychotka. Chcecie wierzyć czy nie? Ale daję słowo, że nie pożałujecie. Nogi z kań są pychotka. Pierwszy raz je jadłem, tak samo jak siodzoń sosnowy. Zobaczcie na filmie. Więc jajeczniczka z sadzuniem sosnowym, pierwszy raz ją będę próbował, a dopiero w przyszłym filmie dowiecie się, czy mi to smakowało. Pachnie cudownie, wygląda cudownie, a jak smakuje, przekonam się sam. Też jajecznicę z niego zrobiłem i też miałem wam powiedzieć, czy mi smakowała. Jest pyszna. Pyszna jajecznica siodzunia sosnowego, czyli z kozi brody, szmaciaka, z kalafiora. Jest wyśmienita jajecznica.
Więc polecam zbierać nogi kań, smażyć, bo są smaczne, oraz kozi brodę na jajecznicę, bo też powiedziałem, że już jak znajdę następnym razem kozi brodę, to biorę, bo jest jajecznica wspaniała. Wspaniała. I oto tym akcentem ja biorę się za szamkę w ten sobotni dzionek. Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I życzę smacznego. I pamiętajcie, zabierajcie nogi tkań, pieczcie tak, ja to pokazałem i będzie bardzo pysznie.